Sierżant Remigiusz Sobolewski, Wydział Ruchu Drogowego Jelenia Góra. Tak, kierując pojazdem Citroenem Saxo, nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu dróg pojazdowi Opel Insignia, w związku z czym spowodował kolizję. Zdarzenie drogowe, na tą chwilę czekamy jeszcze na obrażenia ze szpitala kierującego pojazdem Citroen Saxo. Wina bezsprzeczna, no w tym momencie ewidentne jest tu naruszenie zasad ruchu drogowego. 29-latek prawdopodobnie zostanie ukarany mandatem karnym, jeżeli sprawa zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie w ruchu drogowym. Kierowcy trzeźwi? Kierowcy byli trzeźwi. Poza kierowcą Citroena Saxo nikomu nic się nie stało. Zajście miało miejsce około godziny 17.40. Obydwa pojazdy będą w dniu dzisiejszym miały zatrzymane dowody rejestracyjne w związku z uszkodzeniami powstałymi po tym zdarzeniu drogowym.